secret style. Maybe I can make it right. Sit down close to baby, we can talk about it. No need to be mad, hate to see you sad. Yes, I know I'm crazy, crazy about you, crazy about you. I'm upset sometimes, I know I get drunk sometimes, I know I get way too high, I just wanna live it up with you. Cześć, witam was w kolejnym vlogu rowerowym na kanale. Teraz to będzie rowerowy vlog, ale nieważne. Jest ze mną Zyzio. Siema. Tak, dzisiaj będziemy sobie jeździć, robić różne rzeczy. Co będziemy dzisiaj robić? Będziemy robić dropy, które obok, za blokiem. Są fajne takie hopy, że macie takie coś, takie do góry i takie schody w dół. I to będziemy robili, tam jest taki podjazd. I będę Marcela uczył jeździć na jednym kole, chociaż na tym rowerze nowym, co mam teraz, jeszcze go nie pokażemy, nie? To... Będę jeszcze nie będę dokładnie tego na jednym kole jeździć, ale dobrze, go nauczę. Dobrze, to jakoś dam radę, słuchajcie. Mam nadzieję. No i dobrze. No? To jest mój nowy rowerek, NS Bike. Polecam sklep Epicentrum na Karwinach. Koła to są 29 cali. Rozmiar ramy to jest MK. Hamulce Shimanochy. Też mam. I jedna przerzutka. Bo to jest rower MTB i jak zobaczycie sobie na piastach z dwóch stron. To, tutaj mamy piastek, jak widzicie, i tam są dwie bransoletki, tam i tam. Mhm. Więc jak będę ściągał koło, Marcel mógł mi załatwioną bransoletkę. Ale z bajka. I dobra, kierownica jest bardzo długa. I chłopaki w Epicentrum właśnie są tacy mili, że możecie sobie podjechać do nich, oni wam skrócą, zajmie to krótko, gripy. To są bardzo fajne gripy, z tego podróży wyglądają jak miód, co mi się bardzo podoba. I są bardzo miękkie i mają brandy, nie? I jak zobaczycie sobie pedały... Nawet mam takie wrażenie, jakby się kleiły lekko. No i tu masz pedały, pokaż. Teraz pedały musiałem dokupić, to są takie bardzo fajne, ładnie te śruby. Te śruby można wymieniać, jak się zepsują. Co? Te coś się do obracania, bo wiesz... Dobra. Patrzcie, tutaj mam jedną przerzutkę z przodu, tutaj mam 9 z tyłu. No, 9 z tyłu, czyli tak jak. No i kask. Czyli tak jak ja mam. No i kask to jest Hugo coś tam. Nie Hugo, tylko jakiś tam inny, śmieszny. Dobrze. No i to tyle. No, mój się nie zmienił, mój jedynie się lekko ubrudził. I no. Zaraz będziemy robili hopy, Marcel. Dokładnie. Włącza kask. Dokładnie. Znaczy włącza statyw. Dokładnie. Dokładnie. To pierwsze. Fajnie było. Dziesięć, jeszcze, dawaj. Poskoczyłeś. Długo będzie edit na kanale Scoot Pro. Zyzio się tutaj przymierza, przygotowuje się do skoku. Znaczy do skoku, do zjazdu ze schodów. Jak proszę bardzo z takich. O. Jak ktoś kojarzy, co to za miejsce, to niech napisze w komentarzu. Przypnę serduszko. I teraz Zyzio zjeżdża. Dobra, dawaj Zyzio, to się kameruje!
Dobra, tak więc będziemy sobie gdzieś jechali. Gdzie będziemy jechali? Ja bym proponował jakieś schody, nie? Znowu? Może jakieś drifty, albo jakieś jumpy. Może dropy. Dropy, no dobra. Dobra, tylko tak, dropy nie wiem gdzie są. Trzeba tak... Są jakieś dropy. Na freshu są dropy, a tam dużo ludzi chodzi, to nie będziemy mogli. To się ja bym proponował, żebyśmy sobie pojechali na drifty. Ale, na drifty, ale gdzie? Tutaj w parku, a tam w parku będzie beka. A to są. Nie, bo na Patola siedzi na scenie. No nie. To na drifty możemy sobie pojechać, wiesz gdzie? Gdzie? Nie wiem. Nie wiem. Pojedziemy. No bo tu pojedziemy sobie w miejsce. To są takie duże, tam jest duża przestrzeń, taka wielka ulica, tam można tak się rozpędzić fajnie. I jeszcze na Lidlu są fajne schody. Wiesz gdzie jest Lidl? No. Tam są fajne schody, tam są fajne dropy, więc tam sobie pojedziemy. Wy to będziecie mieli sekundę. Nie, milisekundę. A my będziemy to mieli, nie wiem, z 5 minut. No, na pewno. A my to z 5 minut, bo my to wiesz, rowery. Dobra, no to widzimy się zaraz. No, dokładnie. Więc tak zrobimy, słuchajcie. Vlogi będą częściej, powiedz. Tak, będą częściej już tak naprawdę teraz bez progów, łapek, ale oczywiście wbicie też dużo, będzie przyjemnie. Tak, naprawdę. Będzie fajnie, bo tym bardziej, że mamy zarąbiste rowery do stuntu. To nas motywuje, wiecie, bo wiemy, że wtedy się nagrywa to fajnie. I komentarze. Tak, i komentarze jakieś też miłe najlepiej. Które też będą motywowały. A nie na przykład jak kiedyś, ty gruba się. No. Ale to były początki. To był jakiś gruby mój, to w ogóle nie... On mi tak napisał. No i ten... No, i ten... Jedziemy. No, po prostu jedziemy, nie będziemy przedłużać. O, dobra. No, jeszcze jedno, może będzie lepsze. Dobra. O Jezus! To się nie opływa. Tam to było dobre, w miarę. Więc jak ci nie wyjdzie, jak ci nie wyjdzie lepsze, to wtedy tamto dam. Jakoś tak ciężko pod wiatr. Ostatnia próba. No. Wyszło. No. Aby zdjęcie się zbijamy. Pod wiatr. Nie. Tak. Tutaj jest wiatr. A no w sumie. Solo powerbank. Dawaj jeszcze raz. Ej, Patola! Dobra, tam to było okej. Dobra, słuchajcie, to by było na tyle w tym vlogu. I fajnie było, tutaj Zyzio przyjechał właśnie. Co się tam przyszło? Wiem, widziałem. I co? Nie. Trzymajcie się, to tyle od nas. I cześć!